A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Tak mówi Ewangelia Jana, 19 rozdział, 30 werset. Pewne plemię na Nowej Gwinei miało możliwość słuchania Słowa Bożego. Mogli przede wszystkim usłyszeć, że na skutek swoich grzechów żyli w oddzieleniu od Boga, a oprócz tego nie byli w stanie przestrzegać przykazań Bożych. Również składane przez nich Bogu ofiary nie mogły podobać się Bogu. Następnie owo plemię usłyszało, że Syn Boży stał się człowiekiem i poszedł na krzyż, aby umrzeć za zgubionych grzeszników i pojednać ich ze świętym Bogiem. Okoliczności Golgoty, a szczególnie śmierć Pana Jezusa, stanęły teraz żywo przed ich sercami. Jeden z nich opisywał, co stało się później. Gdy usłyszałem słowa Pana Jezusa Chrystusa mówiącego „wykonało się”, uświadomiłem sobie, że to jest coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Wręcz podkreślał wyraźnie, raz jeszcze, kierując do swojego rozmówcy te słowa: czy słyszałeś to? Nigdy czegoś takiego nie było mi dane usłyszeć, a więc wszystko wykonane, nic dodać, nic ująć. Ten Boży dar jest dla nas do wzięcia i czeka tylko na przyjęcie do naszych serc. Z kolei inna kobieta oznajmiła: tak wiele bólu, cierpienia i moich ciężarów poniósł za mnie na krzyżu Pan Jezus Chrystus. Moje serce może jedynie płakać, gdy o tym myślę. Co On dla mnie uczynił, oczyszczając mnie z moich grzechów? Bo wszystkie zostały zmyte przez Jego krew. Trudno mi nawet przestać o tym myśleć. Jestem szczęśliwa, mając ten Boży prezent, który sprawił dla mnie Pan Jezus. Dzieło przebłagania Pana Jezusa Chrystusa jest doskonałe i niezaprzeczalne. Nie trzeba niczego dodawać z ludzkiej strony do tego dzieła. Te słowa brzmią dobitnie. Wykonało się. Każdy, kto chce, może się na tym oprzeć i uwierzyć w Syna Bożego oraz Jego doskonałą, dokonaną raz na zawsze, doskonałą ofiarę na krzyżu. Spełniło się, co miłość Boża chciała, co dla grzesznika zgubionego miała, ratunek i zbawienie wieczne dać. Spełniło się.